panie pośle. Wojciech Skurkiewicz. Teraz. Panie pośle, jesteśmy świadkami kolejnego zamachu terrorystycznego. Dzisiaj aktualności poświęcamy temu tragicznemu zdarzeniu. Na szczęście okazuje się, że nie było wśród ofiar obywateli polskich, ale to co najmniej 14 osób zabitych, ponad 100 osób rannych. Takie są najnowsze dane dwóch zamachów, do których doszło na przestrzeni kilkunastu godzin w Hiszpanii. Jak pan, pracując także w Komisji Obrony, patrzy na to, co się dzieje, że takie obrazki co jakiś czas, później przez cały dzień towarzyszą nam, a zastanawiamy się, czy lecieć, czy jechać. Coraz więcej Polaków wybiera także urlop, wakacje w samej Polsce. Bez wątpienia to, co wydarzyło się wczoraj w Barcelonie, to jest wielki dramat. Dramat nas wszystkich Europejczyków. I bez wątpienia to, co się dzieje w tej chwili i te zmiany, które nastąpiły, jeżeli chodzi o tych, którzy chcą czynić zło, te ataki terrorystyczne, pokazują, że no, trudno jest się w jakikolwiek sposób przygotować czy odeprzeć możliwość takich ataków. Jeszcze kilka lat temu te ataki terrorystyczne były z użyciem materiałów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych. Widać, że terroryści zmienili w tej chwili metodologię swojego metody działania i użycie samochodu, który samochód staje się również w tym momencie bronią, bo to nie jest pierwszy przypadek. Trzeba o tym przypominać. Pierwszy był w Berlinie, kiedy to Polak został zamordowany, jego ciężarówka uprowadzona i tą ciężarówką podczas jarmarku bożonarodzeniowego zostały zabite niewinne osoby. Kolejny mieliśmy we Francji, w Paryżu, gdzie również użyty był samochód i teraz mamy już kolejny taki przypadek. Naprawdę jest wielki dramat, rodzin tych, którzy zginęli, ale dramat również nas wszystkich Europejczyków. Proszę zauważyć, że jeszcze nie tak dawno, już tutaj chciałbym przejść na arenę tutaj ogólnokrajową, polityczną, i nie tak dawno przecież tak wiele zarzutów padało pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, tych działań, które podejmowaliśmy w zeszłym roku w parlamencie, przyjmując chociażby tą ustawę tak zwaną antyterrorystyczną, ustawę, która w moim przekonaniu powinna być już przynajmniej kilka lat wcześniej przyjęta. My musieliśmy ją przyjmować w dość takim ekstraordynaryjnym tempie w ubiegłym roku, tuż przed szczytem NATO w Warszawie i tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbywały się w naszym kraju. I te przepisy, które zostały wprowadzone, dają możliwość kontroli, inwigilacji środowisk, grup przestępczych, terrorystycznych. I absolutnie to jest narzędzie w ręku polskich służb, które absolutnie musi być używane. Proszę zauważyć, co wtedy wyczyniała tak zwana totalna opozycja, całkowita krytyka takich działań, dezawuowanie pozycji i ministra Błaszczaka, i ministra Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych. Zero jakiejkolwiek refleksji, zero jakiejkolwiek... Tu chciałem w związku z tym zapytać, czy to jest jeszcze opozycja, czy to jest jakaś forma piątej kolumny? Proszę ojca, ja wczoraj, dane mi było wieczorem, bo miałem dużo w Warszawie komentować te tragiczne wydarzenia i w telewizji publicznej, i później w jednej z komercyjnych stacji, z czołowymi postaciami Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. I przyznam się szczerze, że no, co do Nowoczesnej, to wiedziałem, że oni mają takie zupełnie lekkoduszne podejście do tych kwestii. I tutaj jest takie działanie bezrefleksyjne, to już pan Borys Budka w zupełnie innym tonie się już wczoraj wieczorem wypowiadał, bo te działania, które są podejmowane przez grupy terrorystyczne, one są
nieoczekiwane, one są trudne do przewidzenia i trudne również do wychwycenia, bo jeżeli mówimy o tych... Ale kochanie, co z tego tych twoich garnków, że ty masz takie garnki dobre, jak ty się stresujesz, jak ty się denerwujesz, bo ciebie mąż, który tam wykłada na Filipie garnki.pl, on stresuje, on na ciebie krzyczy, no ty też od tego rata dostajesz. No to masz pięta Achillesa, tu się bronisz, a tu jesteś już zaatakowana. Ty się bronisz, albo się nie bronisz, ale z drugiej strony jesteś zaatakowana. Tak samo z terroryzmem jest. Stanowisko rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu premiera. Szatan, diabeł, to tak jak woda. Tam gdzie dziura, to się wciska. Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Zatoną, też wielki dramat. Bezpieczeństwo Polski i Polaków w wielu aspektach, również w tym przeciwdziałaniu terrorystycznym, zamachom terrorystycznym. I absolutnie, jeszcze raz z pełną stanowczością chcę to podkreślić jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, nie zgodzimy się na to, żeby przyjmować uchodźców na teren Rzeczypospolitej, żeby otwierać nasze granice dla uchodźców w sposób niekontrolowany. Komisja... Chcemy pomagać i będziemy pomagać poza granicami naszego kraju. Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć formalną już procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski, Czech, Węgier. W związku z tym, że kraje te nie wypełniają decyzji dotyczącej relokacji tak zwanych uchodźców. Przed chwilą w rozmowie z panem doktorem Wojciechem Szewko pan doktor zwrócił uwagę, że to jest coś naturalnego, co robi Komisja Europejska, w związku z tym, że jednak ustalenia, które podjął fakt faktem rząd Ewy Kopacz, który zgodził się i to stało się obowiązującym prawem, na relokację, na ten mechanizm relokacyjny uchodźców, Komisja Europejska żąda zwyczajnie tego, żeby ten mechanizm zafunkcjonował, na który zgodził się rząd polski. Mówi, to nie jest trochę dzisiaj problem Komisja Europejska-Polska, tylko to jest problem wewnętrzny, polityczny Polski, Platforma Obywatelska, i która ma zupełnie inne podejście do kwestii relokacji. Zresztą trudno powiedzieć, jakie ma podejście, bo Grzegorz Schetyna, jak pamiętamy, zmieniał je z dnia na dzień, ale na pewno nie mówi jednym głosem jak Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Ojca, warto w tym momencie wrócić rzeczywiście do tych wydarzeń z września 2015 roku, kiedy to Platforma Obywatelska, a konkretnie Ewa Kopacz zdradziła naszych partnerów w ramach Grupy Wyszehradzkiej, bo ustalenia Grupy Wyszehradzkiej były zupełnie inne. Z tych ustaleń wyłamała się Polska, zgadzając się na relokację uchodźców, i uczyniła to Ewa Kopacz. I absolutnie Ewa Kopacz, Platforma Obywatelska, zdradziła w 2015 interesy Grupy Wyszehradzkiej. Ale oczywiście Komisja Europejska, Unia Europejska, brukselskie elity wskazują i próbują piętnować rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd polski przede wszystkim, bo o to chodzi, rząd polski. Ale pragnę zapewnić, że ta procedura, która została wszczęta, ona jest bardzo długa i będziemy dochodzić swoich praw, praw naszych obywateli do życia w bezpiecznym kraju, przed trybunałami również. Jest do tego Europejski Trybunał Sprawiedliwości, gdzie jeżeli Komisja Europejska będzie nas chciała karać za to, że jesteśmy niepokorni, nieposłuszni w stosunku do brukselskich elit, będziemy kierować sprawę i będziemy upierać się, aby te sprawy były rozpatrywane przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Jeszcze raz powtórzę. Dotąd, dokąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, uchodźcy nie będą przyjmowani w naszym kraju, nie będzie niekontrolowany napływ uchodźców do naszej ojczyzny. Będziemy uchodźcom jako rząd Prawa i Sprawiedliwości pomagać poza granicami naszego kraju. Jesteśmy gotowi i czynimy to, bo te 100 milionów złotych, które zostało przekazane na pomoc dla tych pokrzywdzonych, poszkodowanych w zeszłym roku, porównywalna kwota będzie również i w tym roku 100 milionów złotych. Zasygnowana przez polski rząd. Ale jeszcze raz powtórzę. Musimy i chcemy im pomagać, ale poza granicami Polski, a najlepiej poza granicami Europy. Tam właśnie, skąd oni pochodzą. Tam, żeby zapewnić im tam bezpieczeństwo, bo z tymi osobami, które również są pokrzywdzone przez działania, konflikty wojenne i tak dalej, przenikają dżihadyści, przenikają islamiści, terroryści, którzy mają zupełnie inne
podejście do tej imigracji czy emigracji, jak to woli. I dlatego też Prawo i Sprawiedliwość absolutnie upiera się w tym zakresie. Dla nas bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo Polski jest rzeczą nadrzędną i priorytetową i żadne elity brukselskie nie będą nam wskazywać, jak w tym zakresie działać. Dziękuję bardzo. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, Komisja Obrony Narodowej, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać, dziękuję. Szczęść Boże, życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Narzucają stare baby, że durne jesteście, że z patelni zardzewiałej jecie. No ale jak on już tak krzyczy, to przecież od krzyczenia też jest strach. No i ten facet, co tu gadał na tym Filipiaku, na jedną babkę tak się uwziął, że aż kobiety mówiły, proszę pana, ale co pan do tej kobiety tak ciągle na nią gada? Czyli rzeczywiście mało tej wiedzy psychologicznej, a jak jest mało wiedzy psychologicznej, no to człowiek nie człowieka, a baran, mówiła socha Alicja, że Jezus Chrystus, że jest jak baran, że go zabili, że go zarżnęli. Ale my nie o tym chcemy, o raku mówić, że rak z człowieka wychodzi. Osiatyński mówił, że jest w nim jak w szufladkach, które przy stresie otwierają się i wychodzi rak.